Cześć, z tej strony B123 i witam w odcinku. No, to będzie luźne granie z B123, tak? To będzie jednorazowy odcinek. Może będzie kilka części, jeżeli wam się ta gra spodoba, ale zaliczę to do serii luźne granie z B123 oczywiście. I co dzisiaj dla was mam? Mam grę Build a Bridge i, no kto by się spodziewał, jest to gra o budowaniu mostów. Więc zaczynajmy. Gra ta jest dość popularna w sumie ostatnio. Dużo osób widziałem ją nagrało. Może nie takich mniejszych, niekoniecznie takich tylko mniejszych twórców, ale też i takich większych. Aha, bo tu ktoś chce, żebym... Dobra. Aha. O, i teraz mi się wreszcie udało. Czemu tak dziwnie się buduje? No dobra. Nie wiem czemu, ale... Niech będzie... Tu mamy tego typu most. Jakoś topornie się to buduje. A to jest tylko tutorial, tak? Później już będę mógł budować według własnego mniemania. No i niech samochód sobie przejedzie. Most bez żadnych większych problemów wytrzymał. No także... Bez problemu. Lecimy dalej. Poziom drugi. Tu mamy już wóz strażacki. Zacznij wielokrotnie, aby usunąć, ok. Aha, i na początku widzę, mamy tylko podokańczać mosty. No to robimy tak, jak tutaj nam gra wskazuje. Nie będziemy nic więcej kombinować nawet, bo chyba nawet nie możemy. I wóz strażacki bez problemu może sobie przejechać. O, nawet jakoś ten most specjalnie, no specjalnie nie stanowiła to wyzwania dla tego mostu, by ten cięższy pojazd przejechał, jakim jest jednak, o i tu mamy kolejną służbę, jest policja. Trójkątne struktury stabilizują most, no to też taka dość logiczna i sensowna rzecz. O nie. A, ej, bo to właśnie od... Nie to chciałem robić. Tylko... Zauważ, że możesz przesuwać części mostu. No właśnie, a ja chcę przesunąć... Ja chcę przesunąć tę część mostu. Aha, dobra. Bo to trzeba było przytrzymać. Nie zrozumiałem tego. O co chodzi z tym kółeczkiem, a to było... Na tej zasadzie, no dobra, okej. Bo nie ogarnąłem tutaj, co miała gra na myśli. Ale jest w porządku, także. Odbierz premię, okej. Dalej. Dobra, może się zaraz skończy ten samouczek. Chociaż chyba te wszystkie 5 poziomów tutaj to są... To jest jeszcze samouczek. Wskazówka. Pokaż jedną, drugą mostu. No dobra, wybuduj. Ale hola hola, to tak będzie troszeczkę inaczej, bo my musimy zjechać z tego mostu. Ale dobra. Damy radę. O. Nie, 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 nie. Kurczę. Tu jeszcze chciałem podeprzeć. To nie ma sensu. Nie, to nie, się nie bawimy w takie rzeczy. Nie no, chyba powinien bez problemu przejechać, zobaczmy. No, trochę podskoczył, ale najważniejsze, że dało radę i wszystko w porządku. Hej, rzuć okiem na ten nowy świat. Orient. O, proszę. Odblokuj. Aha, nie, to nie chcę nic kupować. Dobra, i piąty poziom teraz, tak? Aha, dobra, no to teraz już odblokowaliśmy grę właściwą.
Plan zbudować coś na zasadzie rampy. Okej. Źle, znaczy. Nie, dobra, w sumie. Nie do końca tak to. Dobra, co ja teraz chcę zrobić? Z jednej strony ja mogę zrobić rampę, ale z drugiej mogę zrobić zwykły przejazd. Umocnię to. Dzięki czemu konstrukcja powinna być chociaż stabilna. Chociaż tutaj właśnie jest ten problem, że to się może na końcu zawalić, dlatego że tam nie ma podpór. A no właśnie, patrzcie. Czyż ej? Nie, mogę podeprzeć, dobra. Dobra, budżet przekroczony, okej. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Ty, bo to jest. Ej, ja nie zauważyłem, że to Monster Truck ma jechać, okej. Dobra, nie poszło po myśli. Bo ja nie wiedziałem, z jakim pojazdem mamy do czynienia. Myślałem, że to jakiś mały samochodzik ma przyjechać. Nie, no to w takim razie. Innej opcji nie ma niż rampa. Dobra, spróbujmy coś takiego. Opadło. Dobra. Spokojnie. Panujemy nad sytuacją. Dobra, teraz zróbmy coś takiego. Nie wiem, co to ma na celu, ale. Oj, dobra, to jest też taka gra, że można się fajnie pobawić i myślę, że na tej zasadzie też to można. Dobra, nie, teraz to w ogóle już przegiąłem. Nie. To widzicie, o ta pierwsza część jest bardzo dobrze zrobiona. Z kolei problem jest z tą samą rampą. Dobra, tu trzeba dosłownie wszystko usunąć. No i właśnie. Jak dalej? Może to jakoś tak podeprzemy, żeby to się przewróciło w taki sposób. Nie wiem jak to. Nie wiem jak to ma działać. Czy to tak możemy zrobić? No i tam budżet przekroczony, dobra no. A co z. O, nie chciałem w ten sposób tego robić. A tu nie mam gdzie więcej tego podeprzeć. Tu mogę, ale to nie wytrzyma takiego naporu chyba, nie? No nie. Tu coś się przydało. O, to by było bardzo dobre. To zamiast tego. Oto. Nie, i co to zrobię? Konstrukcja wyglądała na solidniejszą. Aczkolwiek, jak się okazało później, była jeszcze bardziej do niczego. No, powiem wam. Właśnie przegrywam na jednym z pierwszych poziomów. Pięknie. Nie, dobra. Ja coś tu jeszcze inaczej muszę zrobić, bo.
Błąd jest w tym, że ja coś popsułem w pierwszej części mostu. Tu jest dobrze. Nie. Oj, tu taki ładny trójkąt wyjdzie. I powinno to być dość mocne. Możemy jeszcze to połączyć. To połączyć. Nie wiem, co to da mi, ale dobra. I cyk, o. To może już być lepsze. Dobrze, udało się, brawo. Co prawda most się rozwalił, ale najważniejsze, że pojazd przejechał. Poziom szósty. Tu możemy już używać stalowych lin, czyli mamy nową rzecz. Okej. Tak, żeby ten stateczek sobie przypłynął. I liny stalowe będą nam podtrzymywać tą konstrukcję, oczywiście. No i są naprawdę bardzo mocne, tak? Myślę, że taka prosta konstrukcja powinna dać radę. Czemużby nie? Aha, tylko to już nam nie wystarczy na linę, ale ogólnie. No, stateczek sobie przypłynął. No i jedzie autko. Nasz pick-up. I pick-up sobie elegancko przyjechał. Most dobrze zrobiony. Elegancko. Lecimy dalej. To musi sobie przelecieć ten balon. Nie, czy ten balon może być częścią mostu? Tak to wygląda trochę. Okej, no dobra. Ale mamy po prostu przejechać. Chyba, że ten balon może nam na przykład linę stalową utrzymać, czy nie? Może, patrzcie. Czy no nie wiem właśnie, czy to. To mamy aż budżet 3000. Nie wiem, czy to tak może być. Zobaczymy, najwyżej coś śmiesznego nam wyjdzie. Okej. Ale nie, no. Bez problemu. Oprócz tego, że się na końcu coś urwała ta lina, to bez problemu. Czyli dobrze zrozumiałem ten poziom. Nie, przyjemna gierka, tylko jak ktoś naprawdę tak by chciał ją stryhardować i zrobić wszystko na trzy gwiazdki, to już by było ciężej. Znaczy, może nie o tyle ciężej, to trzeba by było poświęcić na to troszeczkę więcej czasu, troszeczkę się bardziej zastanowić. Ja stwierdziłem, że to jest luźne granie. To luźne granie. Gram dla fanu, gram dla zabawy, dla rozrywki i żebym wam po prostu zaprezentował tą grę. I myślę, że żebyśmy się wszyscy fajnie bawili. I myślę, że tu nie ma się co napinać. I fajna gierka, można się pobawić. I nie ma co się denerwować czy coś. I cyk. No to tutaj ładnie powinno wejść taki most prosty. Może coś takiego bardziej skomplikowanego. A jednak nie. Chociaż to jeszcze dalej jedzie. Ale no, dobra, nie. Dziwne, że ta konstrukcja nie wytrzymała. Jak mawia klasyk, wyglądała na solidną. Aha, dobra, wiem, jaki błąd popełniłem. Tu jeszcze możemy to dodatkowo wzmocnić. O, już ogarniam to wszystko, umieszczanie tych tutaj części mostu ładnie. Żeby to lepiej wyglądało i miało ręce i nogi.
Tylko tam z drugiej strony coś przykombinowałem, ale mniejsza z tym. Najważniejsze, żeby się trzymało. Jak się będzie trzymać, to już inna sprawa. A w ogóle połączmy o to. Tu by się dało fajnie, ale to już nie mam budżetu, dobra. Oj, końcówka nie wygląda zbyt pewnie. No i nie, i pojazd na końcówce się wywalił. Pierwsza część mostu jest dobra. Natomiast problem pojawia się w drugiej części, gdzie mamy jeszcze pewien inny pomysł, polegający na postawieniu mini masztu z liną, ale to widzę, ten nie stać nas na taki mini maszt. Chyba że coś takiego. Ha, fajnie, że ten mini maszt opadł i wszyscy, cały misterny plan. Nie, to nawet nie ma racji bytu tutaj ta lina. Tak, pierwsza część mostu jest dobra, więc drugą część mostu skonstruujmy po prostu w ten sam sposób. Bo nie ma co kombinować, tak? Bo robiłem dwie wersje, nie wiedziałem, która będzie lepsza, ale teraz jak już wiemy, że lepsza będzie ta, to zróbmy coś takiego samego. Dobra. To jest odpowiednie też. Tu jeszcze z dołu trzeba, dobra. No, nierówno wyszło, ale. Ale teraz konstrukcja jest stabilna. I o to nam chodziło. Dobra. Ładnie. Nie, nagramy sobie taki dłuższy materiał, nie wiem, 30-40 minut może, że można się, bo stal jest już dostępna, o proszę. Możemy użyć stali. I możemy zrobić całkowicie stalowy most. Chyba że koniecznie musi być ta, chociaż nie, patrzcie tu, ile zrobiłem, dlaczego? Ponieważ tu by przydał się taki łagodniejszy zjazd. I właśnie zastanawiam się nad zrobieniem całego stalowego mostu. Czy to w ogóle ma rację bytu? Ja w tej grze też chcę pokombinować na różne ciekawe sposoby, które niekoniecznie są prawidłowe, ale zobaczyć, czy mają one właśnie rację bytu. Uważam, że to jest fajny sposób, żeby się pobawić, tak? I może coś z tego wyjdzie. Dobra, teraz to w ogóle już zrobiłem taką siatkę. Najlepsze to będzie, jak ja tu się nakombinuję jakieś rzeczy, wszystko porobię, wszystko połączę. I to się później tak samo zawa... I przewidziałem to! I to się tak samo zawaliło. Brawo. Brawo ja. Geniusz sukcesu. Dobra, ale to dobra, okej. Czyli jednak podpory ze stali nie są zbyt dobre, jak widać. I ze stali to można zrobić tylko jakieś tam... A w ogóle sama stal... Znaczy, nie, nie o to mi chodziło. A nie, czy ja nie zrobiłem przypadkiem tego z samej drogi, dlatego to się, nie wiem w sumie. Teraz zobaczymy. No właśnie, bo ja to zrobiłem z drogi. Ale myślałem, że jest. Ja myślałem, że przełączyłem się na.
No to nasz MOS miał rację bytu, tylko gra mnie zmyliła, bo tu się wyświetlało tak, jakbym miał wybraną z paska zadań stal, a okazało się, że ja cały czas budowałem z drogi. No to bez sensu, bo ja myślałem, że byłem przekonany, że buduję cały czas ze stali. No i nie ma się co dziwić, że stalowy most był do niczego, bo był zbudowany z asfaltu, a nie ze stali. Oj, patrzcie, stalą, to już mogę dodatkowe tutaj. Dodatkowe wsparcie pobudować, To już jest kozak. To możesz wytrzy... A nie, dobra, bo... Brawo. Dobra, bo to jednak nie może być, bo nie wiedziałem, jak to wygląda w 3D. Ale nie ma co kombinować, nie można zrobić stalowego mostu bez drogi, jak widać, bo chciałem sprawdzić, czy właśnie tak coś takiego się da zrobić. I odpowiedź otrzymałem. Nie da się takiego czegoś zrobić. Także stal nam służy tylko do wsparcia tej konstrukcji. I nic poza tym. Brawo, piękny most. Ale nie no. Dobra, na spokojnie. Zróbmy to tak i tak. Nie. A mogę do ściany to jakoś doprzeć? Nie. Nie, niestety chyba tak łatwo nie ma. I świetnie, że się skończyły fundusze. No to nie, ten... Jak to zrobię ze stali, a resztę zrobię z drewna? Czy to wytrzyma? Bo drewno jest tańsze, o to chodzi. Przecież widzę, że trochę mogłem przekombinować. Chociaż nie, patrzcie, pierwsza część mostu się trzymała. Wyskok i... Ale no nie, ale jakby doskoczył. Jakby doskoczył, to by było dobre. To by było naprawdę dobre wtedy. Co mógłbym usunąć? To na końcu tam. Komu to potrzebne? O, a komu to potrzebne właśnie? No nie, i ta końcówka zepsuła. Tu jeszcze trzeba było wesprzeć. Tylko co ja tu mogę usunąć niepotrzebnego? Zastanówmy się nad tym, co jest właśnie niepotrzebne. No spokojnie, może to nam nie jest potrzebne wcale. Spokojnie. A teraz, jak widać, most był jeszcze lepszy. O nie. Nie, no dobra. Jakoś to się musi udać. A takie coś się będzie trzymać, czy nie? Ale patrzcie, ten most jest jeszcze gorszy niż był. Także nie wiem, w czym jest problem. Coś. Bo było tak, że pierwsza część mostu była dobra, a problem był z drugą częścią mostu. Tylko pytanie: jak ten problem naprawić?
No i jak tutaj już bym fajnie to zakończył, to tak nie mogę tego zakończyć. I patrzcie, ta część jest dobra. Tu się zapadło. Tu, gdzie chciałem właśnie dać to umocnienie, to się zapadło. Dobra, komu to potrzebne? Dajcie mi to, dobra. A jednak było potrzebne. No, za krótkie jest tutaj, no. Nie można dać dłuższego drewna. Tak samo tutaj gdzieś. Nie, no dobra, ja wolę to przytrzymać. O nie, no serio. Mógłby ten wóz przynajmniej trochę dojechać. Dawaj wskazówkę. Aha, czyli tu most przemysłowy dało się zbudować. Ale jak? Proszę pokazać. Czyli tu wcale. Nie, no dobrze myślałem. Trzeba było stal na dole i wesprzeć konstrukcję drewnem. To pod tym względem dobrze myślałem. Tylko właśnie, to jest tak jakby wyżej. Aj, dobra, zobaczmy. No i dobra, od razu teraz ma to jakikolwiek sens. Zobaczmy, czy to się będzie w ten sposób trzymać. A i trzymało się. No i bardzo dobrze. Bo ja myślałem też, że wyżej położone jest to miejsce tam. Ale niektóre rzeczy inaczej to wyglądają też. Była taka pewna zmyłka. Okej, tu na stówę będą przęsła te paliny. Trzeba to zbudować tak. I podeprzeć. Tutaj stalą. No dobra, fajnie, że ja przez to nic nie widziałem. Tu masz 5 koła. Pytanie, na ile to jest dobre rozwiązanie, nie? Dobra, myślę, że to trzeba pozostałą konstrukcję wesprzeć drewnem. Dobra. Na pewno też trzeba zrobić to tak. 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 Tak, to już nie. Jedzie autobus. O, i za pierwszym razem. Tym razem nie było żadnych problemów. Dobra. Lecimy z kolejnym. Poziom 11. No tak, to jest taka giereczka, żeby się pobawić, tak? Czerpać radość. Tu mamy, widzę, jakieś szybkie auto. To moglibyśmy nawet zrobić jakąś pseudo-wyskocznię. Tylko żeby to podtrzymać. Teraz nie, źle zrobiłem. Przekombinowane. Prosta droga. Później nagle wyskok. To już mamy mniejszy budżet, tylko 3K. Ale mamy jakieś szybkie ultra auto. No i to, co chciałem. Źle, bo to, co chciałem wykorzystać, zostało. To, co chciałem wykorzystać, opadło.
No nie, to budżet przekroczy. Ale tam nie mogę trzymać. Tak, bardziej. Gość ma turbo, no. Powinien to inaczej użyć, dobra. Każdy ma w zasadzie takiego. Kurde. Jeszcze raz. Fajnie, że ta lina tak jest, ale. Nie. Trzeba zrobić taką wyskocznię, ale żeby też to jakoś trzymał ten balon. Ale nie stąd, tylko z tego balonu. No i tam dalej już na pewno nie dosięgnę. I wskazówkę poproszę. Aha! Dobra, czyli w pewnym sensie dobrze zrozumiałem zadanie. Ale w pewnym to nadal nie wiem, jak to zrobić. Bo jakby on właśnie. Nie, to ma za słabe podtrzymanie. Możemy to jakoś połączyć sensownie. To już nie możemy. Nie doleci w ten sposób. Nie wiem. Dobra, dawaj mi to. No i to się będzie trzymać. Na podobnej zasadzie kombinowałem. Tylko właśnie zapomniałem o drewnie. Bo myślałem, że jak dam to drewno, to niby może podeprze, ale będzie też za ciężkie. A co mamy z tej wybudowanej tylko tej części? A, mamy już wszystko zrobione, dobra. Czyli dobrze kombinowałem, ale oczywiście ja jak to, ja nie umiałem tego zrobić. Ale trzy gwiazdki są. No to jest gra taka, żeby się pobawić, także nie ma się co spinać. Bo to jest cel tej gry, żeby miło i przyjemnie spędzić czas. Aha, rozumiem, że tak nie przejedziemy. To miło wiedzieć. A zresztą. Dobra, bo chcę wypróbować jedną rzecz. Jeszcze przydałoby się to jakoś podtrzymać. A liny mogą trzymać od dołu? Czy to nie ma sensu? Nie ma sensu. Teraz tylko chciałem sprawdzić jedną rzecz. To trzeba uzupełnić konstrukcję drewnem najprawdopodobniej. Innego rozwiązania nie widzę. Myślę, że to też jest za słaba konstrukcja. I co teraz? Nic teraz. Chociaż. Ale dlaczego ta pierwsza droga tak łatwo spadła? Myślałem, że to ma większy potencjał. No właśnie, bo nie zbudowa. Czemu to się. Zobaczcie, tutaj jest wszystko podparte, a tak jakby asfalt się rozpada sam z siebie.
Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. I też coś tutaj na pewno źle zrobiłem. Bo tu mogłem drogę dać. Teraz to przesadziłem. Ale to też bez sensu. Aha, 400. To tak, to tego na pewno nie zrobimy. A zresztą po co ja tu robię drogę, jak on bez problemu przejedzie po tym? No tak. Głupota. Tak, druga część mostu jest na stówę dobra, bo się trzyma. Problem mamy z pierwszą częścią mostu. Nie. Zacznijmy też od tego, jak tą pierwszą część mostu moglibyśmy zrobić. Pierwsza część mostu na pewno cała jest do wymiany. Druga część mostu, jak widać, jest ok, ani razu się nie zawaliła. Dobra, to będzie ostatnia w tym odcinku. Druga część mostu jest ok, bo ani razu się nie zawaliła. Teraz trzeba polecieć z tą pierwszą. No i ok. I teraz przydałoby się to stalowe umocnienie. Zresztą będące bardzo solidnym umocnieniem. Tylko właśnie, a mogę to jeszcze przymocować? Nie mogę tego dodatkowo przymocować do tej ściany. A bardzo szkoda. Nie, to są za drogie stalowe. A bardzo szkoda, bo taka opcja by się przydała. Bardzo właśnie szkoda. Nie no, czemu mi to kasuje te elementy, co są dobre? I teraz dało ten, co jest zły. Ten trójkąt nie zostanie dokończony właściwie. To już od razu tam u góry się urywa. Tu by mi się przydało jeszcze jedno. O, trzyma się i się nie trzyma. A, bo tu jeszcze. Tam jest jeszcze jedno problematyczne miejsce. Ale to gdzie mogę coś usunąć? Żeby dać dobrze, żeby było dobrze tam. No właśnie, może ja zawsze przesadzam z tą stalą i powinienem dawać więcej drewna. Mi się wydaje, że właśnie tak jest. Coś się urwało, ale jedziemy. Wiedź. No i spadł. Tu mamy przy samym końcu problem, mimo iż się wydaje solidną konstrukcją to, co tam jest. O, teraz wydaje się lepsze. I teraz jest lepsze.
O, i elegancko. I idealnie 40 minut materiału. Taki śmieszkowy, to należy ten materiał traktować z przymrużeniem oka, bo nie tak grałem, żeby się pobawić. Czasami te konstrukcje budowałem, żeby sprawdzić, jak to sobie tam wygląda i czy to na przykład takie coś zbudowanie, zastosowanie takich rozwiązań ma rację bytu, czy nie ma racji bytu. Jak się w większości przypadków okazywało, nie miało racji bytu, ale fajnie jest coś poeksperymentować, popatrzeć coś nowego i myślę, że fajnie się można było pobawić. Może będzie druga część z tego, może nie, zobaczymy. Ja się na razie z wami żegnam, także do usłyszenia, no i cześć.